To już kolejna akcja pod hasłem Dzielmy się chlebem, zorganizowana przez RDN Małopolska. Podczas zbiórki żywności w supermarkecie Alma do koszyka można było wrzucać wszystkie najpotrzebniejsze artykuły żywnościowe. Dzięki lokalnym darczyńcom, firmom z Tarnowa i okolic, najubożsi mogli otrzymać świąteczne paczki. Potrzebujących do duszpasterstwa akademickiego Tratwa przybyło blisko 200 osób z Tarnowa i okolic. Uroczystości błogosławieństwa darów przewodniczył ksiądz biskup Andrzej Jerzy. Pragniemy teraz pobłogosławić opłatki, którymi będziemy się dzielić na początku wieczerzy wigilijnej. Kłamanie się opłatkiem w Wigilię lub w okresie uroczystości Narodzenia Pańskiego jest pięknym i wymownym zwyczajem religijnym, jaki zachowujemy w naszej ojczyźnie na wzór naszych przodków. Chleb jest darem Boga Stwórcy i owocem pracy ludzkich rąk. Kiedy zasiadamy do posiłku przy wspólnym stole na znak jedności i braterstwa, dzielimy się chlebem i innymi pokarmami. Co roku na początku wieczerzy wigilijnej łamiemy biały chleb, opłatek i składamy sobie życzenia. Dobre słowa, wymawiane między członkami rodziny i przyjaciół, wyjaśniają sens łamania chleba. Mówią one, że pragniemy być dla siebie dobrzy jak chleb, żyć w zgodzie i w jedności, ponieważ wspólnie spożywamy chleb, który powstał z wielu ziaren pszenicy. Łamanie się opłatkiem przypomina także, że Syn Boży stał się dla nas człowiekiem i ustanowił Eucharystię, której pod postacią chleba i wina daje nam na pokarm swoje ciało i krew, aby nas zjednoczyć we wzajemnej miłości. Uwielbiajmy Boga za chleba i Eucharystii oraz prośmy Go, aby pobłogosławił nas i ten chleb, którym będziemy się dzielić w naszych domach rodzinnych. Spotykamy się tutaj, aby wspólnie przygotować się do wieczerzy wigilijnej, kiedy obchodzimy tajemnicę narodzenia Chrystusa w Betlejem. Słowo Betlejem oznacza dom chleba, Betlechem. Pamiętam swoją młodość, dzieciństwo, kiedy przechodziłem koło piekarni. Wówczas odczuwałem taki przedziwny, kojący zapach chleba. Wiem, że ten zapach chleba zawsze rodził takie poczucie bezpieczeństwa, ponieważ chleb daje nam możliwość życia, uczestniczenia we wspólnocie z innymi ludźmi, z którymi zasiadamy do stołu. Życzę Wam, aby ten chleb, który otrzymacie, był symbolem bezpieczeństwa w waszym trudnym życiu, aby wam nigdy tego fizycznego chleba nie brakowało. Życzę wam też tego, abyście uświadomili sobie, iż nie jesteście sami we wspólnocie ludzkiej, ponieważ wokół was jest dużo ludzi życzliwych, otwartych, czasem na wasze ubóstwo, na wasze problemy, trudności. Życzę wam także, abyście w Jezusie Chrystusie, który narodził się w Betlejem, w biedzie, w ubóstwie, jako bezdomny, uświadomili sobie, iż nie jesteście wyrzuceni na margines życia, ale w Synu Bożym, który stał się człowiekiem, jesteście zawsze kimś wielkim i wyjątkowym, bowiem On przyszedł do nas wszystkich. Wszystkich nas pragnie zbawić i wszyscy jesteśmy Jego braćmi i siostrami. Życzę wam, abyście w tym nadchodzącym roku, który jest rokiem wielu niepewności, niespodzianek, mieli świadomość, iż zawsze można współpracować z łaską Bożą, z innymi ludźmi, że można wychodzić z różnych problemów, trudności. Niech ten nowy rok będzie dla was takim rokiem nadziei, przemian w życiu i życzę wam, abyście osiągnęli pełne szczęście w relacji do Boga i do drugiego człowieka. Szczęść Boże.
Jak podkreśla dyrektor Radia RDN Małopolska, ksiądz Jacek Miszczak, to już po raz 17 redakcja uczestniczy w dziele wsparcia najuboższych w okresie świąt Bożego Narodzenia. Tak, już od 17 lat tradycyjnie Radio RDN Małopolska wraz z duszpasterstwem studentów w Tarnowie organizuje pomoc dla ludzi ubogich, potrzebujących. I tak jak w latach ubiegłych, tuż przed Wielkanocą i Bożym Narodzeniem, tak samo i w tym roku spotykamy się w duszpasterstwie Tratwa, gdzie na dary czekało nawet i całą noc kilkanaście osób, a dzisiaj widzimy, że jest no, około 200 może i więcej. Te dary to dary mieszkańców Tarnowa oraz lokalnych przedsiębiorców. Tak, tradycyjnie współpracujemy z piekarniami, które przekazują chleb, to jest podstawa na stół, i z innymi przedsiębiorstwami, które przekazują swoje dary, wędliny, nabiał, makarony, a także nasi pracownicy i uczniowie szkół średnich oczekiwali w supermarkecie Alma na dary, które ludzie chętnie też przekazywali.